Czy to naprawdę... Squid Game? Biedna Sofia, co się z nią stanie? O nie, zegar zaczął tykać! Sofia musi się spieszyć i wyciąć ciasteczko, nie łamiąc go. A może użyć tylko igły. Spójrzcie, jak jej idzie. Bardzo się stara. Nawet poci jej się czoło. Dalej, Sofia, świetnie sobie radzisz. Uff, nie pękło. Dobra, chyba dam radę. Niewiele zostało. Pospiesz się, czas się kończy. To takie stresujące. Czemu mi się to przytrafia? Okej, uspokój się. Jeszcze tylko kilka kresek. Sofia złamała ciastko. O nie! Co się teraz stanie? Proszę, nie rób tego! Co? Patrzcie, Sofia jest w więzieniu. Jedzenie zabronione? Nie! Wszystko, tylko nie to! Nie chcę iść, proszę! Ta cela jest taka brudna! Mam pomysł. Patrz, cukierek! Ogromny cukierek! Chcę go! Hurra! Tego potrzebowałem! Mam cię! Policjant naprawdę dobrze się bawi. Ale Sofia ma pewien pomysł. Proszę, mam nadzieję, że ktoś to zobaczy. Co ty robisz? Czy ktoś przyniesie Sofii jakieś przekąski? Nieważne. Zobaczcie. La, 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 la. Chwileczkę. Fast foodów nie wolno? Powinnam to chyba gdzieś schować. W porządku. Przepraszam, że musiałaś czekać. Chodź tu. Masz ze sobą jakieś przekąski? Nie mam. Ojej. Wiesz co? Znam świetne ćwiczenia, dzięki którym będziesz sprawna i zdrowa. Pokażę ci. Zacznijmy od kilku przysiadów. Widzisz? Teraz ty. Ja? O nie, biedna Aubrey wpakowała się w kłopoty. Tak, dokładnie. Dobra robota. Dalej, dotykamy palców od nóg. Zaraz. Co to za dźwięk? Policjant usłyszał trzask przekąsek Aubrey. Koniec. Stań za rentgenem. Wiedziałem, że coś jest nie tak. O nie. Co? To wszystko przekąski. Wynoś się. Następnym razem lepiej je ukryj, Aubrey. Policjant ogląda horror. Wygląda na naprawdę przerażonego, ale zdaje się, że Aubrey też jest fanką horroru. Co? Co ty tu robisz? I co robisz z przekąskami? Fast foody są zabronione, nie wiesz o tym? Policjant jest bardzo wrażliwą osobą. To nasuwa Aubrey pewien pomysł. Co? Co się dzieje? Czy to duch? Duch! O nie! Weź się w garść! Jesteś policjantem! Halo? Duchu? Hej, wygląda na to, że ktoś jest pod kocem. Nie nabierzesz mnie! Aha! Co? Nikogo nie ma? To już za dużo dla policjanta. Może nie powinien oglądać tylu horrorów. Brawo, Aubrey. Teraz może przemycić trochę przekąsek. Co? Fuj, pająk! Skąd się bierze ta woda? Wycieka z rury? Znowu? Ale zaraz, wiem co zrobić. Teraz cieknie jeszcze bardziej. Policjant będzie musiał wezwać hydraulika, żeby to naprawił. Pomocy, pomocy, pomocy! Co? Co się dzieje? Rura, woda jest wszędzie. Trzeba wezwać hydraulika. Okej. Tak, hydraulik? Witam, jestem hydraulikiem. Szybko poszło. Załóż to, zapach jest niemiły. Nieważne, po prostu to napraw, okej? Jasne, szefie. Patrz, Sofia. Wow, skrzynka Aubrey jest pełna przekąsek. Hurra, świetnie! Pospiesz się, weź wszystko. Hej, stój. Czy masz ze sobą jakieś przekąski? Nie, w ogóle. Tak? A co to? Tylko kwiaty, widzi pan? O, ładne są. Lepiej już pójdę. Auć! O nie, upuściła swoje cukierki. Ej, panie władzo, ona ma przekąski. Jak śmiesz. A co to jest? Patrzcie, on ma cukierki pod kaskiem. Co? Ty smarkaczy. Myślałeś, że uda ci się przemycić jedzenie? Wynocha! Sofia, patrz. Przyniosłam ci cukierki. Są pod spodem. Okej, spróbujmy. Wow, ale dobre. To jeszcze nie koniec. Spójrz na to. Aubrey schowała cukierki w swoich obcasach. To dlatego je założyła. Co za dobra przyjaciółka.
Bray ma pączki dla swojej przyjaciółki w więzieniu. Jak miło. Stop! W więzieniu przekąski zabronione. To tylko pączki, panie władzo. Wynocha! Jakie zasady, Obraj? Zaraz. Pączek i trener palców? Chyba mam pomysł. Czy to Obraj? Dlaczego jest tak ubrana? Ej, stój! Jesteś tym nowym trenerem dla więźniów? Tak, tak, jestem. O, fajnie. Masz takiego samego trenera palców jak ja. O, tak, świetna sprawa. Wiesz co, zobaczmy, kto potrafi ścisnąć go najmocniej. Ostrzegam, jestem tym całkiem niezły. Wow, nieźle. Okej, teraz ty. O nie, wygrałeś. Nie, nie, no dalej. Pokaż, na co się stać. O nie, on tak eksplodował. Policjant jest oblepiony dżemem. Wow, brawo. Zdecydowanie wygrałaś. Dzięki. Okej, możesz iść. Było blisko. Hej, Sofia, wyglądam jak mięśniak, co? Zobacz mój sześciopak. Wow, Obraj ukrywała czekoladę pod swoimi ubraniami. Hurra, czekolada! Dziękuję, Obraj! Policjant je swoje ulubione chipsy. Miam! Hej, ty! Zatrzymaj się! W więzieniu przekąski są zakazane. Zakazane? O, szklana miska. Chyba mam pomysł. Aby zrobić cukierkowe akwarium, wystarczy wsypać cukierki jako kamyki, dodać dekoracje i wlać spray. A na koniec żelkowa rybka. La, 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 la. Hej, zatrzymaj się. Co tam masz? Rybka mojej przyjaciółki. Ma na imię Alex. Przeskanuję ją. O nie, czy zobaczy, że to cukierki? Zobaczmy. O nie, upuściłem skaner. To dobry czas na plan B, Obraj. O nie, zabiłeś moją rybkę, ty morderco. Przepraszam, nie chciałem. To był wypadek. Przepraszam. Ale dobre. Czy to spray? O wow, pyszne. I żelkowa rybka. Tak ładnie pachnie. Hej, stój! Jesteś nowa? Dokąd idziesz? Muszę zajrzeć do więźniów. O, naprawdę? Dobra, idź. Poczekaj! O nie, o co chodzi? Prawdziwi funkcjonariusze okazują sobie szacunek, zdejmując czapki. No, okej. Co to jest? O nie, policjant znalazł jej ciasteczka. Przykro mi, ale jedzenie jest tu zabronione. Zasady to zasady. Policjanci nie są wyjątkiem. Lizak, jestem taka głodna. Stój, rzuć tego lizaka. Tu nie wolno jeść słodyczy. Podejdź bliżej. O, to ty, Obraj. Cicho bądź, mam coś dla ciebie. Co to? To jest Oreo. Wspaniale, jesteś najlepsza. Pyszne. Ale to tylko mała paczka cukierków. Żadnych przekąsek. Wow. Obraj niesie dużo jedzenia. Ej, panienko. To nie fair. Spójrz na te wszystkie przekąski. Przykro mi, ale w więzieniu przekąski są zabronione. Ojej, czy może mi pan chociaż pomóc zanieść to do drzwi? Oczywiście. Wow. To naprawdę jest ciężkie. Dlaczego jest taka ciężka? Co? Pospiesz się, zwiąż go. O rany, co tu się dzieje? Biedny oficer. Pomocy! Niech ktoś mi pomoże! Co mam zrobić? No cóż, wezmę moje przekąski. Pomocy? Ktokolwiek? Kto by pomyślał, że oficer tak lubi książki? Zdaje się, że właśnie zaczął marzyć. Marzy o tym, żeby zostać fajnym policjantem. A oto nadchodzi Obraj. Ma cały wózek pełen książek. O, poczekaj! Czy coś się stało, panie władzo? Wow, ile książek. Ja właśnie skończyłem swoją. Muszę znaleźć coś do czytania. Jasne, weź sobie co chcesz. Chcę to! Nie dotykaj jej. Czytałam ją, jest nudna i okropna. Masz, weź tą. Jest bardzo dobra. Ty też. O, ta na pewno ci się spodoba. Weź tą i tą. Czekaj, nie potrzebuję aż tylu. Już nie mogę tego utrzymać! Sofia liczy dni w więzieniu. Książki! Kto chce książki? Co? Dlaczego miałabym chcieć książkę? Sofia, to ja! Spójrz,
cukierki ukryte w książce. Myślę, że spróbuję tą książkę. Okej, kamerzysta, za mną. Hola, hola, stop. Gdzie wy się wybieracie? Nie możecie tak po prostu tam wejść. Chcieliśmy zrobić o panu reportaż. No pewnie, chodźcie, chodźcie. Więc trudno było złapać złodzieja? O tak, było dość niebezpiecznie, ale wiesz, jestem doświadczonym policjantem, to znaczy spójrz na moje mięśnie. Mogę ci opowiedzieć o tym innym razem, kiedy... Okej, dziękuję bardzo, a teraz chodźmy i porozmawiajmy z więźniem. O, czekaj, nie powiedziałem ci wszystkiego. Wracaj tu! Chcę być w telewizji! Obrej, to ty. Co ty tu robisz w takim ubraniu? Wreszcie cię dogoniłem. Jak już mówiłem, praca policjanta bywa niebezpieczna. Policjant uwielbia być w centrum uwagi. To rujnuje plan Obrej. Sofia ma pomysł. Wzięła kajdanki policjanta i przepięła go. Odważne posunięcie. Co ty robisz? Teraz, gdy policjant już jej nie przeszkadza, Obrej może podzielić się z Sofią swoimi cukierkami. Ukrywała je w mikrofonie. To nie wszystko. W kamerze są Oreo. Wow, to niesamowite. Okej, lepiej już pójdziemy. Hej, nie zostawiajcie mnie! Hej!